Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapowiadany filmik o maskach, jakie ostatnio zużyłam i jakie nowe kupiłam sobie, czyli tak zwany projekt Denko, ale dotyczący wyłącznie masek, choć pojawi się też jeszcze inny produkt, który z maskami ma wiele wspólnego. I jeśli chodzi o zużyte maseczki, to przede wszystkim wspomnę Wam o takiej masce dla skóry wrażliwej i właśnie wtedy, kiedy nasza skóra jest podrażniona, zaczerwieniona, czy też kiedy wracamy z plaży, to możemy użyć sobie, oczywiście z plaży i czujemy, że gdzieś na naszej twarzy to słońce zbyt mocno zadziałało, to ja Wam polecam tę maseczkę Bioderma Sensibio H2O i rzeczywiście to jest taka maska, która koi skórę. I w zasadzie na tym bym poprzestała, jeśli miałabym mówić tutaj o jakimś nawilżeniu czy też odżywieniu, to raczej to jest w takim minimalnym stopniu. Natomiast wtedy, kiedy skóra jest podrażniona i nie tylko poprzez działanie słońca, ale na przykład jesteśmy po mikrodermobrazji i ja ją wtedy bardzo często używałam, czy po kwasach, czy po retinolach. Ona rzeczywiście w bardzo ładny sposób koi naszą skórę, tak ją uspokaja. Ta maska występuje w takiej tubie i mamy jej tu 75 ml. Ja pamiętam, że ją kupiłam w Hebe na promocji, także można ją zdobyć też taniej. Kolejna maska to Aura Manuka Honey Mask i to jest z firmy Antipodes. Ja uwielbiam kosmetyki tejże firmy i są to produkty naturalne. Ta maska występowała w takiej tubie i no, zużyłam ją, jak widać, do ostatniej kropli. I teraz tak, ja byłam tą maseczką zachwycona. Jest jeden minus, do którego przejdę, i podobał mi się zapach, który niektórych może drażnić, bo to był dosyć intensywny zapach, natomiast jej działanie było niesamowite i tutaj przede wszystkim położę nacisk na odżywienie skóry. Jeśli chodzi o nawilżenie, w niewielkim stopniu, natomiast ta jędrność skóry, ta struktura też tej skóry stała się zdecydowanie lepsza po użyciu tej maski. Jedynym minusem jest jej to, że ona lekko zastyga na mojej skórze, a ja nie przepadam za tym efektem, ponieważ moja skóra jest często spięta, właśnie taka napięta, taka wrażliwa i niekoniecznie ten efekt takiego przyschnięcia na skórze był komfortowy dla mnie. Natomiast pomagałam sobie też w ten sposób, że dodawałam jakiś bardzo wartościowy, kilka kropli, 2-3 krople wartościowego olejku i wtedy ta maseczka była już, nie mogłaby być lepsza. Pewnie mogłaby być, ale no, tutaj ten olejek spowodował to, że no, mogłam ją nosić bardzo długo na twarzy. I powiem Wam tak, że nie zwracam w ogóle uwagi na to, ile tę daną maskę trzeba trzymać. Jeśli to jest maska odżywcza, nawilżająca, to ja ją sobie nakładam nawet w ciągu dnia, czy też wtedy, kiedy jestem w domu i na przykład robię porządki, czy gotuję, czy sprzątam, to ja po prostu tą maskę mam aż do wchłonięcia, później zmywam nadmiar i nakładam sobie inny kosmetyk. Oczywiście nie można tego robić z innymi maskami, które mają działanie oczyszczające, tak? To już wtedy trzeba się stosować do tutaj informacji, które producent pisze na opakowaniu. Więc Aura, cudowna maska, na pewno do niej wrócę, zrobię tylko sobie przerwę, bo myślę, że te maski, które za chwilę Wam pokażę, też mogą się u mnie sprawdzić. Zapomniałam wziąć puste opakowanie po maseczce Glam Glow, to jest kolejne. Ja już ją zaczęłam używać i to puste opakowanie chyba dałam do projektu Denko i nie przygotowałam sobie. Ja za każdym razem tę maseczkę sobie kupuję, bo ona jest odpowiednia dla mojej skóry. Wiem, że wielu osobom nie przypadła do gustu, nie oczarowała innych dziewczyn. Ja jestem nią zachwycona i kiedyś już powiedziałam, że ta maska została jakby stworzona dla mojej skóry, czyli bardzo suchej, wymagającej i której brakuje nawilżenia. I kupując maski zazwyczaj patrzę na właśnie taką dużą dawkę nawilżenia, ponieważ używam kremy bardzo odżywcze, to już chciałabym, żeby ta maska tą moją skórę napoiła, tak? Dała jej to nawilżenie. I ta maseczka się u mnie sprawdza i jej wszystko tutaj jest idealne. Konsystencja, zapach i to, jak ona się sprawuje na skórze po każdych 5 minutach od momentu nałożenia na twarz. Oczywiście mówiąc o pielęgnacji twarzy, zawsze mam na myśli twarz, szyję i dekolt. I czy to jest krem, czy to jest serum, zawsze twarz, szyja i dekolt. I dlatego też może niekiedy ktoś się może zastanawiać, że tak szybko zużywam kosmetyki, tak? Bo tak samo dbam o twarz i następnie szyję i dekolt, więc te ilości są zdecydowanie większe. Ta maseczka to jest mój święty gral i ona zawsze ze mną pozostanie, póki na jej drodze nie stanie coś lepszego. I to jest pierwsza z masek, które zużyłam i natychmiast sobie kupiłam, ale dokupiłam też dwie nowości, których, to znaczy jedna nowość, a jedna maska, do której wróciłam po bardzo, bardzo długim okresie i może od niej zacznę. Wróciłam do tej maski dlatego, że ja po prostu o niej zapomniałam i w filmiku u Weroniki ona zachwycała się tą maską, ja postanowiłam kupić ją ponownie i jest to maska z firmy Eisenberg i to jest maseczka ujędrniająco modelująca. Pamiętam, że tamta wersja, znaczy mam nadzieję, że to jest ta sama, miała w sobie takie granulki, takie drobinki, które pod wpływem nakładania, wmasowywania jakby delikatnego delikatnie tej maseczki, one pękały czy też rozpuszczały się i wiem, że mi bardzo, bardzo odpowiadała. Czy wymodelowała moją twarz? Nie sądzę, natomiast na pewno ją nawilżyła. Zobaczymy, jak to będzie. Ją można stosować w różny sposób, tygodniowa kuracja lub raz na jakiś tam czas. Jeszcze nie wiem, jak będę z nią postępowała i co jest najważniejsze jeszcze w tej maseczce, to to, że ona także jest maską pod oczy. Także nie tylko twarz, ale i oczy możemy tutaj sobie odżywić, czy też ujędrnić, tak? Bo ona jest ujędrniająco modelująca i likwiduje ślady zmęczenia. Zobaczymy. I maska, którą już używam od jakiegoś czasu, na razie nic nie chcę mówić, bo musiałabym niezbyt dobrze o niej powiedzieć. Jest to Origins Drink Up Intensive, czyli taka maska nawilżająca na nos, która gasi pragnienie skóry. Na noc użyłam ją raz i nie spodobał mi się efekt po przebudzeniu. Natomiast miałam ją później jeszcze na twarzy może ze 2 razy. To nie jest zła maska, ale jednak moje oczekiwania w stosunku do niej były większe. Mam nadzieję, że rzeczywiście zgasi pragnienie mojej skóry, bo moja skóra tego potrzebuje. Dwie, trzy aplikacje to jest zbyt mało, żeby się jeszcze o niej wypowiedzieć, więc tylko powiem Wam, że na razie nie zachwyciła mnie. Ma też specyficzny zapach. Mnie on się podoba, nie jest zachwycający, ale nie odrzuca mnie jakby od tego, że z jakąś niechęcią nakładam tą maskę sobie na twarz. I to wszystko. Natomiast jeszcze wspomnę Wam o jednej rzeczy, którą przed nałożeniem maseczki zawsze wykonuję, a tą rzeczą jest kosmetyk i firmy Antipodes Reincarnation, czy coś związane z reinkarnacją, i to jest peeling. Ja przez wiele ostatnich miesięcy używałam jedynie peelingów enzymatycznych, one mi się dobrze sprawdzały. Ten nie jest peelingiem enzymatycznym, ja jeszcze go mam tutaj trochę, choć to już jest po terminie, bo chyba 6 miesięcy, jeszcze to sprawdzę, on ma taką ważność, więc mi tutaj została 1/4 opakowania i to jest peeling. On jest rewelacyjny, dosyć, że ma niesamowitą konsystencję, przecudowny zapach. To te drobinki, które tutaj są w tej masce, czy w tym peelingu, przypominają mi wielkością korund, ale zdecydowanie, zdecydowanie delikatniejszy. I tak jak widać, ja ją sobie nakładam na twarz dosyć grubą warstwą, masowuję w skórę i pozostawiam na swojej twarzy jeszcze przez 5-10 minut. Dokładnie wmasowuję, żeby tutaj złuszczyć ten martwy naskórek. Ona jest niesamowicie delikatna i ten orzeźwiający zapach, zresztą kosmetyki Antipodes mają bardzo, bardzo intensywne zapachy. Niektóre są dość takie, do których trzeba się przyzwyczaić, i wszystkie mają intensywne zapachy. Niektóre są owocowe, takie ziołowo-kwiatowe, no bo naturalne kosmetyki, ale niektóre mają coś tam takiego, że no, ten zapach jest taki wszechobecny i na długo gdzieś tam z nami pozostaje. I tak to wygląda. Może sobie po filmiku zrobię peeling dłoni. I wtedy zmywam sobie ten peeling ciepłą wodą, takim nagrzanym ręcznikiem. Zmywam sobie i natychmiast nakładam sobie jedną z tych wybranych maseczek i jest dobrze. Jak będzie z tymi kosmetykami, przede wszystkim mam na myśli te, to zobaczymy, bo tę maskę miałam naprawdę bardzo, bardzo dawno. Ja pamiętam, że jeszcze jej w Sephorze, ona jest chyba w tej chwili w Sephorze, to jeszcze jej nie było i ja ją gdzieś tam sprowadzałam sobie z zagranicy, to pamiętam. No ale wiadomo, przychodziły nowe firmy, nowe maski i chciało się testować i ja naprawdę o niej zapomniałam, ale z tego co pamiętam, ona była niezła, a może nawet i bardzo dobra, ale tak szczerze Wam powiem, że nie pamiętam. Na pewno nie była zła, bo to takie rzeczy się zapamiętuje. Zobaczymy, jak się sprawdzi. No i cóż, no wiadomo, tutaj nie powiem nic odkrywczego, że w mojej pielęgnacji przy takiej skórze dojrzałej i suchej maski mnie naprawdę ratują i ja bardzo często nakładam sobie maski, nawet codziennie. To w niczym mi nie przeszkadza. I jak do tej pory trafiałam na bardzo dobre maski, które nigdy mnie nie podrażniały. Także sądzę, że wszystko idzie dobrą drogą i że te nowe kosmetyki powinny się u mnie sprawdzić. No i do czego zmierzam, że nie wystarczy mi tylko taka właśnie pielęgnacja podstawowa, czyli tonik, serum, krem, dzień, noc, pod oczy i tak dalej. Zdecydowanie dużą robotę wykonują tutaj właśnie maski, które no, które tak właśnie, ta gruba warstwa powoduje to, że one się świetnie wchłaniają i odbudowują tą skórę i nawilżają. I najczęściej takie maski nakładam wtedy, kiedy jestem w domu i nie muszę nakładać makijażu, czy też nie muszę iść spać i wtedy część tego kosmetyku jednak zostaje w poduszce, więc no, maski nosząc je tak przy codziennych jakichś tam porządkach utrzymują się na tej twarzy i robią wszystko to, co mają zrobić i, no, i ta skóra po prostu lepiej wygląda i bardziej jest taka promienna, zdrowsza. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że to wszystko, co wiąże z nimi, się sprawdzi. I co? Chciałabym Was zapytać, czy któraś z Was miała te maski, które ja już zubytkowałam, czy też te, które kupiłam, dajcie mi znać. Chciałabym poznać Waszą opinię na ich temat. To wszystko, co chciałam Wam przekazać w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że już wkrótce się spotkamy. Ja wiem, że była długa przerwa, ale ona nie wynikała z braku mojej niechęci do nagrywania. Bardzo tęskniłam za nagrywaniem. No i mam nadzieję, że już teraz wrócę do Was i postaram się być przynajmniej co drugi dzień. Mam nadzieję, że tak się stanie. Teraz się przestraszyłam, że to powiedziałam, ale zobaczymy. Może się uda. To wszystko. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.